słonecznej pogody na weekendowym szlaku życzę sponsor programu. Kolej Linowa Czantoria z Ustronia. Wraz z rozpoczęciem jesieni można odnieść wrażenie, że pogoda zdecydowanie się poprawiła. Czy to zapowiedź pięknej polskiej złotej jesieni? Mamy nadzieję, że tak. W dzisiejszym magazynie Meteo sprawdzimy, z jaką pogodą rozpocznie się kolejny tydzień w naszym województwie. Przyjrzymy się także jakości powietrza w naszym regionie. Sandra Olkowska, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn Meteo. Dzisiaj w regionie zaliczyliśmy dość pogodny i w miarę ciepły dzień. Jak kształtowały się dzisiaj na Śląsku temperatury? Jak pokazuje nasza mapa? 16 stopni w centrum oraz na północy. Troszkę więcej, bo 17 wskazały termometry w południowej części województwa. Noc na Śląsku będzie nadal pogodna, bez opadów deszczu, chociaż na niebie zobaczymy niewielkie chmury. W nocy będzie także dość ciepło. Od 11 stopni w okolicach Bielska Białej, 13 w Katowicach, maksymalnie 14 w Częstochowie. Niedziela na północy województwa zapowiada się wyśmienicie, dlatego warto zaplanować ją na świeżym powietrzu, bo pogoda zdecydowanie będzie do tego zachęcała. Pogodnie, słonecznie, bez opadów deszczu, a także ciepło. 22 stopnie w Zawierciu i Myszkowie, do 23 w Częstochowie, Kłobucku i Lublińcu. W centrum także pogoda jak na życzenie. Słonecznie, ciepło, no i także bez opadów deszczu do końca dnia. 23 stopnie w Tarnowskich Górach, Katowicach i Tychach, do 24 w Gliwicach i Rybniku. Na południu regionu tutaj będzie tylko nieco chłodniej, no ale także pogoda wyśmienita, na niebie dużo słońca w towarzystwie chmur, ale nie groźnych, bo i tutaj synoptycy do końca dnia nie przewidują żadnych opadów deszczu. Od 21 stopni na termometrach w Żywcu, 22 w Bielsku Białej, do 23 w Cieszynie. Sprawdźmy zatem, czy ta dobra pogoda utrzyma się także na początku nowego tygodnia. Jak pokazują nasze mapy, poniedziałek bardzo dobry pogodowo, z temperaturą maksymalną 22 stopni Celsjusza, bez opadów deszczu, no i ze słońcem. A jak wygląda wtorek? Także udany pogodowo, będzie nieco chłodniej, bo na termometrach maksymalnie 17 stopni, ale także słonecznie i również bez opadów. Na koniec zapraszam Państwa na ekoprognozę. Sprawdźmy, w jakiej kondycji jest jakość powietrza w naszym regionie. Ostatnio oscyluje ona wokół dobrej, a nawet bardzo dobrej. Czy ta sytuacja się utrzymuje? Tak, północna oraz środkowa część naszego regionu, cała na zielono, czyli dobra jakość powietrza. Taka sama sytuacja na ziemi rybnicko-pszczyńskiej oraz w Dolinach Beskidzkich, także jakość powietrza na poziomie dobrym. To wszystko w dzisiejszym magazynie Meteo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Słonecznej pogody na weekendowym szlaku życzę sponsor programu. Kolej Linowa Czantoria z Ustronia.